zamknij się. Panie kierowniku, co? No co? No dawaj. No co? No chodź. Siemano, dzisiaj sam, bo ten łysy nas szukał na pieniądze, dokładnie tak, no co mam wam powiedzieć, no niestety musieliśmy go wyrzucić, a że nie było umowy, to został z niczym na bruku, a tak całkiem serio, to wbiliście próg łapek, chyba ze 170 tysięcy już jest po tym, jak ogłosiliśmy, że zostaniemy parą na 24 godziny, więc dziś nadszedł ten moment i za chwilkę jadę po moją myszkę, tą moją myszkę i zabieram ją... Duchy. Duchy. Ufa! Duch Ginolda! Zakopałeś go? Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i lecimy po kwiaty dla mojej pięknej laluni. No więc jesteśmy, przyjechaliśmy kupić kwiatki, bo moja myszka lubi drogie perfumy, drogie restauracje, ciuchy oraz kwiaty i raz poradzimy się pani, co mój kochany skarbek powinien nas otrzymać, także idziemy do pani. Można? Wie pani co, ja mam dzisiaj taką bardzo specjalną okazję, oświadczam się, więc moja przyszła oby narzeczona, mam nadzieję, powie tak i no chciałbym kwiaty takie z przytupem dla niej. Jest taka bardzo czuła kobieta, bardzo wrażliwa też. Róże? Róże, róże. Z kolcami, bo ona jest takim kolcem w mojej miłości. Czerwone. Czerwone. No, znaka miłości? 8 zł. No to jak pani da 20 róż. Jak 20? Czekam tapetę. No piękne. Może pani spojrzy na nią? Śliczna, prawda? 30 starszy. 25. O, pani powiedziała, że 25. Dzisiaj będę się oświadczał, proszę pani. Wiem, wszystko będzie dobrze. 25. Myśli pani? Myszka, te kwiaty w sam raz są. No, to pod kolor włosów. Dokładnie. Śliczna. Kocham. Tak jak dostała gorszy niż żona. Nie no, tak jest, ale lepiej. Dziękuję bardzo. Kwiaty mamy dla naszej myszki. No niestety nie będziemy się wykosztowywać, żeby kupować jej jakieś drogie pierścionki złote. Mój kolega tu ma chińczyka. Zwykła. Bo nie jest tego warta. Bo ja nie wiem, czy jej się nie odklei, nie powie, nie? A ja wyrzuciłem 200 zł na kwiaty. No to może się wszystko wydarzyć z nią. Ona jest nieobliczalna. Aha, łobuz kocha najbardziej, widzowie. To moja wariatka. Towary z Europy. Towary z Europy. International. Chiński market i towary z Europy. To nie jest większa? Nie. Jest. Dobra, wiesz. Taka? Tutaj. O, bo to jest diamentem. No, tu ma pani, wyciągnie pani. Ten, największy. Jakiś taki. Ten. Tak, no taki, no. To nie ma większych? Nie. No to taki, no. Damy najwyżej radę. Damy radę. Najwyżej, bo będziemy się na sorry jechać. Mamy Hongting oraz piękny zaręczynowy. Ej stary, po co człowiek kupuje, wydaje jakieś tysiące? 20 zł. Żeś ty do Chinola, co, ty myślisz, że taka by sprawdziła, czy ja jej kupiłem drogi, czy tani? Uuu, nie zasłużyła. No, myszko, źle po ciebie. Mam na siebie niespodziankę. No. Idziemy? Co? Pod chatę. Pod chatę. Może zdejmij tam. Czekamy za moją lubą. Cześć. 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 Jestem. Dla mnie? Twoje ulubione. Jezu, Patryś, no nie trzeba było. Ty moja, chodź. No cześć, ale piękne. Gdzie? Na zakupy. Serio? Serio. No w końcu by się przydało zmienić te szmaty. I na kolację. O. A to trzy razy ka? Kino, kolacja, kopulacja. Kopulacja, może oprowadzisz nas? No ale tam mama jest, to nie chcę, nie wiem, czy będę was zapraszać. Tak? No. Idziemy. A co z, w końcu z, gadaj z tatą? Jeszcze o nas? Nie. Jeszcze nie. A tamta blondyna? Nie. Nie, ona nic ze mnie nie była warta. To siostra była. Nie była siostra. Siostro mieszka. Nie. Przysięgam ci. Nie będziesz mi tak wmawiał. Przysięgam ci, to właśnie. Nikt ważny. Czy jest sprawa załatwiona z tamtą blondyną? To nikt ważny. Na pewno. Siostra. Mogę ci zaufać? Możesz mi zaufać. A czym dzisiaj podjechałeś? Mercedesem. A my podobno mieć nowe auto. Ale nie mam, jest zastępcze. No chodź, dobra. Chodź zobaczysz, czy się spodoba w ogóle. Piękne. Co dostaniemy? Chłopie, ja się boisz. Merolek! Wow! Wow! Może być? Czy Bemka lepsza? Bemka lepsza czy Merolek? Merolek! Jezus, to jest... No facet marzenie. Facet marzenie. Wszystko zrobi, zadba. Trzeba cię ubrać. Jezus, jak chłodno jest w ogóle. Zaraz będzie gorąco. Ale tutaj... Trzeba cię ubrać. Ale to gdzie jedziemy? Witkac? Prawie. Czyli będzie miło. Bardzo miło. Tylko kurteczkę bym sobie zostawiła, bo jest ciepło, ale tutaj coś na nóżki. Zabiorę cię jeszcze dzisiaj gdzieś. Gdzie? No to jak kino, tata, wszystko tutaj jest? Gdzieś nie mogę się zabrać? No nie wiem. Podęsić, gdzieś na jakiś ten? Dancing? Koncert. Kogo? Tylko nie mów, że jego. Nie mogę ci powiedzieć. Nie mów, że jego. Nie powiem ci. Nie mów, że jego. Nie mów mi. Nie mów. Nie. A ty moja tety. Ty moja tety. Ty moja tety. Będę nosił dres. Nawet jak rozbiję bank. Kabel dalej będę nosił dres. Byku wiesz jak jest. Ha 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 ha!
No dobra, myszko ty moja. Kwiaty mamy, musisz dobrze wyglądać dzisiaj. No muszę, no jak? Dalej będę nosił dres, byku wiesz jak jest. Lubisz dresy, o co? Jezus! O, świstanik spadł. Co ja robię ze swoim życiem? Oj! Poszło mi ramionczko. Nie patrzcie! To co, browar? K***a browar! Daj k***a browara, byś mi pierdolił kwiata. Patryk! Patusiara. Pamiętaj, żeby mi z***bać listwę, nie? Tylko nie za mi okularów, k***a. Ja powiem, o ty s***. Podejdę garda, loła. Ściągnąć koszulkę, zrobić im Mortal Kombat normalnie? Tak. No chodź tutaj! No dawaj! Pomyśl se, ktoś to nas nie zna, idzie pół wiejską. Wielka baba wali listwę, a chłop garda, Loki, rozbiera się do tego, goła koszulka i no dawaj! Mała przerwa na bardzo ważną informację, o której bardzo często piszecie i o której my mówiliśmy, czyli special na 500 000. A mianowicie, przede wszystkim chcieliśmy wam podziękować za to, że tak szybko wbiliśmy. Nie spodziewaliśmy się tego, i że... to jest nasz special. Nie ma nic. Nie, całkiem serio, przewidywaliśmy, że bijemy te 500 000 do wakacji. Tak, czerwiec, lipiec, ale no nadaliście takie tempo, że my zupełnie się nie spodziewaliśmy, bo w ostatnie 30 dni przybyło nam prawie 100 tysięcy na kanale. Było kilka pomysłów. Tak, troszkę nas to przez chwilę przerosło, że tak szybko leci. Za co wam w ogóle bardzo dziękujemy jeszcze raz. Było kilka pomysłów. Kupiliśmy 3M4 i stwierdziliśmy, że kupimy 4, żeby rozdać ją któremuś z was. Na początku po Twoim impulsu byliśmy oczywiście bardzo pozytywnie nastawieni do tego pomysłu, ale finalnie po wszystkich przemyśleniach stwierdziliśmy w trójkę, że to no nie jest, to nie jest bungee, że wy oczekujecie jakiegoś mocnego odcinka i narodził się drugi pomysł. Drugi pomysł się narodził i było nim wzięcie udziału w koridzie, ale jest ona w wakacje i nie wiedzieliśmy tak naprawdę, że na końcu koridy byki zostają po prostu zaszlachtowane, więc wycofaliśmy z tego pomysłu totalnie, bo wspieramy mocno zwierzątka, jak wiecie. No i co? Mamy pomysł, który tak naprawdę przy M4 i Toridzie to jest, że tak powiem, nic. Tylko potrzebujemy z waszej strony chwilę czasu, chwilę zrozumienia, tak. Special na 500 000, jaki jest obiecany, tak to oczywiście będzie. Jest to gruby film, który nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień tego ogarnąć, ponieważ będzie kilka, nawet powiedział, bardzo dużo czynników zewnętrznych. Tak, angażowanych do tego filmu. I wiele rzeczy w tym się wydarzy z różnych dziedzin, więc potrzebujemy czasu, żeby to zorganizować, bo nie chcę wam zwyczajnie dawać gówna i powiedzieć, że to jest special. Fajnie, jakbyście nas po prostu zrozumieli, ponieważ my szanujemy was i wiemy, że wy szanujecie nas, dlatego chcemy być z wami w 100% szczerzy. Nie będziemy wam makaron na uszy nawijamy, mówimy jak jest. Special będzie, dajcie nam jeszcze chwilkę, bo naprawdę będzie to gruba rzecz. Dodatkowo będzie dodatkowa rzecz, która może być traktowana jak special, ale nie będzie specjalem, ale też na pewno będziecie z niej zadowoleni i szczęśliwi. To mogło wyjść na special i tak byłoby grubo. Najlepiej by było. Nie dobra, jak było najlepiej, ale ten drugi projekt, który realizujemy, no to trzeba poczekać, myślę, że maj, czerwiec, ponieważ no tego się już nie da przyspieszyć i tak próbowaliśmy jak się da, ale to będzie coś, co naprawdę, myślę, wiele osób oszaleje po prostu. Skoro coś jest specjalne, to też potrzebuje specjalnego czasu. Wy nas, mówię, obdarowaliście w miesiąc, dwa miesiące tak naprawdę, zrobiliśmy to 500 000, gdzie mieliśmy tą barierę 300 000 i a mówimy... Tak, a w pół roku zrobiliśmy 300 tysięcy, więc mówimy spokojnie, wakacje, ten, planowaliśmy, robiliśmy. Po drodze oczywiście pojawiły się czynniki, o których wcześniej wspomnieliśmy. Także co? Grube filmy i tak będą się... Będą! Pojawiały. Macie 24 jako para, będzie teraz mocno. Czekajcie na specjal, dajcie nam trochę czasu. Zrobimy to dla was tak, że naprawdę będziecie mega zadowoleni, bo my też chcemy być zadowoleni, bo wtedy, kiedy my się dobrze bawimy, wy też się pewnie dobrze bawicie. Także ja uważam, że warto jeszcze chwilkę poczekać. I dziękujemy ze strony całej ekipy Bungie za wyrozumiałość i pozdrawiamy. I za wsparcie. Pa, pa. No nic, męczyliście, a my oczywiście wam obiecaliśmy, więc dziś dostarczymy wam dzień pełen wrażeń. Dumni jesteście z siebie, że muszę robić idiotę? Super jest. Nie, nie ma. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi, nikt się nie patrzy, stary. Nie. Idziemy. Musimy kupić nową sukienkę. Torebkę. Sukienkę i torebkę. Idziemy do galerii. Mam 26 lat, dziewczyna, i tak sobie idę do galerii. Tak się pracuje na chleb, no. Pamiętajcie, nie zawsze w życiu jest tak, jakbyście tego chcieli, no. Często są sytuacje, do których musicie się dostosować. Może zdjęcie chcesz przy tych? Nie. Chodź, zrobię ci zdjęcie. Nie. Ja ci zrobię, dalej. Jak Dagmara gdzieś wyjedzie, to coś tak jest? Mogę się przebrać. No. Za dobrą kwotkę. Zara, no. A tu może też Patryk?
Ze spokojem, ty się nie bój, wszystko taką jest. Taką szyję mam, może jakiś brylancik? Kasia możesz dostać. Nie. Jak nie? Sobie żartujesz, no nie no, w zarze, ta się nie będę ubierała. Chodźmy tutaj. Nie, ja tam nie wchodzę, moja noga tu nie postanie. Nie Zara, to nie jest premium. Zara jest premium. Zara to ja wracam. Premium jest. Nie widzę tu specjalną premium. Specjalną kolekcję premium. Ale tylko rzucę okiem. O, no widzisz, taką? Mogłoby być lepiej. Chodź, jeszcze się rozejrzymy. W chuj naciągnę dzisiaj. Jak moje auto, prawie. Lepsze. 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 Ale tańsza. Ale... Posłuchaj mnie, kurwa. Nie lub awantury tu. To ja cię zabieram do sklepu, żeby coś ci, kurwa, kupić. Ty jeszcze, kurwa, sceny robisz? Chodź. Raz. Chodź, kupiłem, kurwa. Co ci mordę? Pierdzi mi to znowu. Kurwa, nie palę rąk. Mamy. Zadowolona? No nie wiem. Ja to bym poszła w ogóle na spacer chyba z tobą. No bo tu jest Półwiejska. Ale tu? Najbardziej prestiżowa ulica w Poznaniu, chodź. No nie wiem. Tu znani youtuberzy kręcą filmy, chodź. Ja widzę człowiek! Wstydzisz się mnie? Nie! No. Zadowolona z zakupów? Miałam lepszych, tak bym powie, to ujęła. A co jest lepszy? Facetów, którzy jakby wiedzieli, że jeżeli posiadają diament, to diament diamentem trzeba obdarowywać, a ty mi dałeś jakąś szmatę zieloną. Nie. No co mi dałeś? Co, 99 zł? I w co ja sobie tu wsadzę? Telefon. No telefon, no mega. A portfel, a pieniądze? Nie twoje. Mam pieniądze. Wiem, ale ja też bym chciała mieć dostęp jakikolwiek chociaż do twoich pieniędzy. No, będziesz miała kartę? Nie wiem. To gówno? To? To? Z tym byłaś uradowana. Byłam, bo co ci miałem powiedzieć przy ludziach? Zajebisty dzień w ogóle, mega. Jak ty tak planujesz, to ja nie wiem, jak nasza przyszłość ma zostać zaplanowana. Nie! Ale delikatnie się zestresowałaś. Lekko, mi się nogi spięły, ale lekko. Tak sobie robimy projekt Bungee. Z chłopakami tutaj sobie działamy leciutko. No ale co, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Najważniejsze, żeby wasza praca wam sprawiała przyjemność, tak jak mi. A coś się bawi, koleżanko? Coś mam z włosami nie tak? Na siebie się patrz! Ruro! O, zdjęcie może by nam kolega zrobił. Wywołujesz? Ja. Serio! Ale masz gotówkę? Nie, ale chłopaki mamy, zaraz ci zapłacimy. Tak całe, żeby było nas widać. Dziękujemy, my cię mamy zaplanowane. Teraz będzie. Wow! Ej, dobra! Dobre. A możesz mi powiedzieć, co ty przeglądasz znowu w moim towarzystwie? Możesz mi powiedzieć, co to jest? Co? No pytam się, co to jest! Koleżanka. Jaka koleżanka? Koleżanka. Jaka koleżanka? Ale nie stać się. Ale co się nie stać? Idziesz ze mną tutaj na spacer i co? Nie pluj. Ale co ty będziesz robił? Co ty będziesz robił? No co? No co? No dawaj! No co? No chodź! No co? No to chodź! No. My żartujemy! Fajnie! Ej, siada z niej! Dobrze siada! Ubieraj się! Idziemy! Nie będziesz mi z jakimiś k***ami tutaj wylatywał. Nie będę. No nie uspokój się, nie będę się uspokajał. Ty mi nie będziesz mówić, kiedy ja mam być spokojna przede wszystkim. To jest podstawa w naszym związku. Ty jesteś tylko facetem i masz zamknąć swoją japę. Zapraszam do auta. Ogólnie, widzowie, to oczywiście było żart, ale zareagował jeden pan, bardzo duży, bardzo duży. Stójcie, tu są kamery, co? Co wy robicie, są kamery? On myślał, że my serio się mówi? Bardzo, bardzo dobra reakcja. No i przystojniejsza od Patrysia. Dziękujemy. Trzymaj się. Proszę bardzo. Zdjęcie pamiątkowe z randki z moim. Zapraszamy do wielkiego miasta. Rozumiesz, że wjeżdżasz do Poznania. Jest takie coś na wejściu. Fajnie, że sobie kabanosy tylko kupiłeś. No to ciebie. Jednym się poczęstuję, ale zjadłabym coś też takiego ekskluzywnego. Ktoś by nam też pomagał. Przepraszam, przyzwyczajenia. Widzisz, jak pięknie pani gra? Można być romantycznym, nie pieniędzmi jakimiś. A ty myślisz, że jestem romantykiem? Ale mógłbyś chociaż troszeczkę z siebie coś pokazać. To ci zaraz zagram. To zagram ci. Tak? No. Ty zagrasz. No coś. Ty zagrasz. No coś. A ty? Ale co ty nie wiesz? Popatrz na siebie. Ty mi zagrasz? Co ty mi możesz zagrać? Czemu mi obrażasz? Ale jak obrażam? Po prostu teraz widzę prawdę, przejrzałam na oczy i weryfikuję. Cały dzień z tobą, to się spotykaliśmy na godzinę dwie i to były przelotne tak naprawdę znajomości. Ale dobra, ale ciszej, ludzie tu są. No dobrze. No to zagraj. Tak? Ty.
No zaśpiewam ci. Ale chociaż spróbuj o tak teraz na czysto. Mam sobie tutaj zaśpiewać na czysto. A ty ja jesteś... z tobą buduję przyszłość. A ty jesteś z bloków, czy? Jesteś moją malutką tą myszką, która ma być zawsze mnie bliska. Dobra, to ty zaśpiewam na ciebie. Jakie bo mi się włosy. Zaśpiewam na ciebie, może w końcu docenisz. No zobaczymy, czy cokolwiek potrafisz. Raz, raz, to dla ciebie, myszko. Dobra. Kocham ciebie, kiedy jesteś blisko. Ty moja myszko. Dla ciebie wiesz, że zrobiłbym wszystko, co zechcesz. I choć ludzie patrzą tu na nas, wiesz, że nigdy nie będziesz już sama. Chcę cię widzieć w nocy i z rana. Dobra, o. Ty moja rudowłosa, piękna istoto. Chcę z tobą mieć setkę dzieci, rozumiesz, tylko z tobą. I choć wszyscy dziwnie patrzą tu na nas, zaraz padnę tu na kolana. Nie zarobisz. Ważne, żeby cię posłuchać. Wystarczy. No pięknie! Pięknie, mój Patryś, brawo! Działaś? Brawa! Pięknie, aż mi chyba się rzęsa podlepiła. Tak się wzruszyłam. Girls party! Lecimy! Lecimy w miasto! Mogę zjeść złami? Nie! No nic, my już po zakupach, spacerek zaliczony, moja myszka zgłodniała. No powiem ci, że leciutko, ale bardzo leciutko, piosenka. Żebyś sobie nie myślał, zaplusowałeś, ale i tak jeszcze nie jestem 100% dzisiaj zaspokojona i czekam na cały dzień, co będzie jeszcze przed nami. No to idziemy na jedzonko teraz. Makaronik? Makaronik. To idziemy. Zjemy na ławce. Ale to rozumiem, że zabrałeś mnie na makaron i sobie tylko wziąłeś, tak? Bo co zaplusujesz, to ja nie rozumiem. Co zaplusujesz, to jest zaraz jakiś kolejny minus. Jak? Mamo, tato i cała moja rodzina, przepraszam, ale ja tak muszę robić. Oni mi kazali. Oni mi kazali. Zjedz sobie rybko. Ja, nie rób. No jedz, jedz, bo będziesz piła, że trenera potrzebujesz personalnego. Ja mam jeszcze o to płacić. Jedź, powiedziałem! Ojciec jest przerażony. Halo? Co jest, k***a? Nic, nic, nic. Wyobrażony, wkurzony, zaraz to zobaczę, bo zaraz szarpie, gdzie wy jesteście? Teraz przyjdź z mamą, muszę ci kogoś przedstawić. Idę. Jeżeli twój tata ma być taki, to ja nie wiem, czy to jest warte tego wszystkiego. On po prostu cię nie zna, bo on, wiesz... No dobrze, ale skoro mnie nie zna, to jak może tak reagować na ludzi? Bo ja się wiele razy przejechałem, stary, wiesz? I on jest taki, nie jest ufny, myszko to moja. Że nie każda była ci tak wierna jak ja? Nie taka jak ty. Żadna nie była taka jak ty. Ale że co, że jest jakaś... Piękna, cudowna i kochana, której można ufać, chodź. A coś jeszcze niż te tanie tekściki? No jesteś miłością prawdziwą mojego życia, nie taką tylko dla pieniędzy, jak inne mi mówiły, wiesz? Jesteś pewny? Ty? Ja jestem. Ja też, ale siedź w aucie, niech on dojdzie, chociaż kawałek. Zanim zawróci. Nie no dobra, ja myślę, że on by wolał, żebym sobie zrobił cytki. Szuszta. Papiutek! No witam moich teściów wspaniałych przyszłych! Witam serdecznie! Tak Marka urodziła! Mamusię moją! I tatuś, no Patryk to po panu chyba taki, ja powiem szczerze. Zamknij się. Panie kierowniku, co? Chyba po tacie. Jak tak patrzę, ale tak. Tu jest mięśnie. Ale obrzydliwy, kurwa. No bo się lekko rozczapiżyłam. Powiem ci tak, zdecydowanie wolę Dagmarę, nie? Ja nie wiem, kto to jest. A ty na to pozwalasz, żeby twój ojciec w moim towarzystwie wspomniał o twojej ex? Ty jesteś obrzydliwy, straszny jesteś. Czemu tak do niej mówisz? No Patryk, pozwalasz na to? Ale czemu, to jest moja... A kto to jest twoja? Jaka twoja? Jak pospiesz się, nie patrz na światła, nie? I ten... Błagam, uratuj mnie, proszę! Proszę! A co ta taka tata, taki bojowo w domu, co? Jakaś rundka szybka? Spójrz nawet na Moli, jak ona patrzy na ciebie. No ja go nie poznaję. Gani, skąd ty to bierzesz, powiedz? Ja tego nie wiem. To Tuszol wymyślił. Tam wszystko, Tuszol. A gdzie ona? A gdzie ona? Tak cały dzień. Nie no, jedziemy się oświadczyć jeszcze mojej myszce na koncercie. Komu? Na koncercie.
koncercie. Na koncercie mi się będzie oświadczał. A jaki koncert? Jaki koncert? Hip-hopowy. We Wrocławiu. Pojebał was chyba. Serio? Dzisiaj dzieciak? No. No. To już jest twój pomysł. I to ciężka praca. Uciekamy. Bardzo było mi miło teściów poznać. Mamusia. Mam nadzieję, że będzie kilkawa. I tatuś. Pandurska! Od dziś jestem Pandurska! Nic, jedziemy na koncert. Nie, jeszcze mam niespodziankę dla niej. Dawid. Buty byś zawiązał. Ej, zawiąż buty, ty piwy. Proszę cię. Dawid. Złaś. No zejdź, Dawid, proszę cię. Jadą. Dobra, Myszko. No ja już widziałam, jak jechaliśmy. Kolejny tani geścik, kłódka. Czemu ty jesteś taką pierdolą blacharą? Bo jestem wymagająca. Każda kobieta powinna mieć sobie coś takiego, że nie może się zadowalać. A zabrał cię jakiś facet, żeby sobie przykleić kłódkę miłości? Byłam raz w Paryżu. To powiedz coś po francusku. Je m'appelle David. Davidek, sorry. Sus ma pe, jaki klucz za to? To! Suma to! Co za ścia! Ginoldi Bandura. Piękna. Ty jesteś od zapinania. I... Więc dotarliśmy do Wrocławia. Tutaj jest klub Bezcenność, gdzie za chwilę koncert KB i Michel. Mocny drillowy duet. No a ja powiem im jedno z tłumu, że mam coś do powiedzenia. Wezmą mnie na scenę, oby, i powiem, że chcę się oświadczyć mojej pięknej lubie. No i zawołam Ginolda. Naprawdę jest grubo. Jeszcze nie odpaliliśmy grubych dział. Mega moc, nie? Mega moc, chłopie! Normalnie, stary, się zestresowałem, nie? A ja tak, i co? A wy nie macie! W pierwszym rzędzie dupy stoją, a wy nie macie! No tak, udało się. Mamy to. Kolejna bariera została przekroczona. No ja to chyba już nie mam żadnej bariery do przekroczenia po dzisiejszym odcinku. No mega mocna psycha, stary. Psycha ze stali, bo to jest bungee! To jest, nie ma bungee. Ograniczeń. Chcieliście ognia, dostaliście ognia. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo jak my się... Ja? Się bawiłem... Świetnie! 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 Bo jak my się dobrze bawimy, to mam nadzieję, że wy też. No i co, dziękuję wam bardzo za wszystko, kochamy was i wyczekujcie specjał na 500 tysięcy. Bo idzie ogromnymi, ogromnymi krokami, a to jest przedsmak. To jest przedsmak. To jest nic. Kamcie! Oczywiście sprawdzajcie trasę KB, Michel. Dziękujemy bardzo, chłopaki, panowie, za udostępnienie. Chłopaki grają w Poznaniu 17 marca, gdzie wpadniemy teraz już gościnnie normalnie. Nie będę się musiał przebierać, bo mi pozwolili, że mogę przyjść normalnie. Także będę normalnie. Dziękujemy bardzo, 3, 2, 1.